Proszę Państwa, rzeczywiście moja ostatnia książka to ten ostatni transport do Katynia. Nie unikniemy dyskusji na ten temat. Chociażbyś, czy ja bym chciał, czy Państwo byście chcieli, to będzie wypływać. Te koszmarne bąble będą z tego bagna jeszcze długo się unosić. Ale tak jak Pani Barbara powiedziała, nie musimy poprzestać tylko przy tym temacie. Wszystkie inne są jeszcze ważne, ponieważ one w sumie składają się na zniewolenie Polski, jakie trwa już od 30 lat. Od 30 lat. Nowe zniewolenie, ponieważ Polska jest zniewolona już prawie od 270 lat od Sasów. Z pewną przerwą na rządy Piłsudczyków, masonów, terrorystów i potem wrzesień, Katyń i wszystkie te nowe zbrodnie, ludobójstwa na narodzie polskim po 1945 roku. Chcę wyjaśnić przyczynę, że zainteresowałem się tym tematem. Oczywiście każdy Polak się bardzo gorąco zajmuje katastrofą smoleńską, tak zwaną katastrofą. Ja słowa katastrofa używam wyłącznie w cudzysłowie, ale ewidentnie piszę w książce, że to była zbrodnia. Piszę od pierwszych miesięcy tej zbrodni. Zakładałem a priori, ale to nie było takie a priori z chmurki, tylko wiązałem pewne już wówczas oczywiste fakty. Otóż ja bym się tym tematem nie zainteresował pisarsko, autorsko, tylko że ja czuję się zobowiązany i winny w stosunku do czytelników mojej książki Rosja we krwi i nafcie 1905-2005, w której to książce wykreowałem Putina na cukierkowego patriotę Rosji. To był mój błąd wynikający z niewiedzy. Niestety. Kto drwa rąbie, ten tam drzazgi lecą. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Otóż już jeszcze przed katastrofą, przed zbrodnią smoleńską zacząłem gromadzić materiały, głównie rosyjskie, rosyjskojęzyczne, które świadczyły, że jest to absolutnie inna postać, jaką ja kreowałem w tej książce Rosja we krwi i nafcie. Czułem się po prostu oszukany wizerunkiem Putina, wykreowanym wizerunkiem Putina jako prezydenta twardziela, patrioty. Pal szerzy NKWD-zcy, ale patrioty prezydenta, który się rozprawił z mafią żydowską, która zagrabiła gaz, ropę i inne dobra narodowe Rosjan. Postanowiłem w związku z tym wykorzystać temat smoleński do narysowania rzeczywistego obrazu Rosji, to znaczy zbliżonego do tego, co tam się dzieje, bo nikt z nas nie wie dokładnie, co się w tej chwili w Rosji dzieje. Ja tu w przerwie, przed tym spotkaniem, rozmawiałem z pewną panią, która powiedziała, że no jakżeż przecież Putin posadził wszystkich oligarchów żydowskich, Chodorkowskiego i tak dalej. To jest mit, proszę Państwa. Putin wsadził do więzienia Chodorkowskiego, żadnych innych, wszyscy wyjechali z miliardami, Berezowski, Gusiński, Abramowicz i tak dalej. Dlaczego posadził Chodorkowskiego? Po pierwsze, Chodorkowski nie chciał się dzielić dochodami z rabunku tych gigantycznych jego przedsiębiorstw. Z mafią żydowską, nie z samym Putinem.
Ale największy grzech Chodorkowskiego polegał na tym, że on czuł się już tak pewnie, że zaczął aspirować do stanowiska prezydenta. Mało tego, zaczął finansować prasę i w ogóle media opozycyjne wobec frakcji Putina. No i wtedy już Putin i jego promotorzy musieli powiedzieć basta. I z tego powodu Chodorkowski dostał się do więzienia. Putinowi pomagali i Putina wykreowali radykalni Żydzi z sekty Chabad Lubawicz, o której ja piszę między innymi w tej książce, ale jeszcze i w poprzednich. On jest ich narzędziem. Putin jest manekinem w ich rękach. Putin jest manekinem w rękach Rothschildów i Rockefellerów, głównie zaś Rockefellerów. Tak samo i Miedwiediew. To są dwie matrioszki. Wiedzą Państwo, co to jest matrioszka, to się na jarmarkach w Rosji kupuje takie laleczki, wyjmuje się jedną, w środku jest jeszcze mniejsza, druga jest, trzecia jeszcze mniejsza, ale wszystkie są te same. I w miarę jak zapoznawałem się z tymi materiałami, to czułem, że po prostu oszukałem swoich czytelników, wykreowałem Putina na bohatera. Sam zamach w mojej książce zajmuje jakąś jedną trzecią objętości. Wszystko inne to jest... Mikrofon bliżej. Tak, tak, za chwilę założę, tylko wyjmę sobie tę książkę, jeżeli ją tu mam. Nie, nie ma. Wszystko inne to jest analiza sytuacji w Rosji. Po pierwsze, jak Jelcyn przejął władzę, jak Jelcyn przekazał władzę Putinowi, jak Żydzi z Chabad Lubawicz wykreowali Putina na patriotę twardziela, właśnie między innymi poprzez ten manewr z Chodorkowskim. Dalej, piszę o tym, jak patrioci rosyjscy protestują, manifestują, jak wojskowi, emerytowani przeważnie, wojskowi, pułkownicy, majorowie, tak, tak, to Armia Czerwona, ale oni mają prawo czuć się patriotami rosyjskimi. Jak nawołują do oporu, jak maszerują ulicami Moskwy. Jeden z tych oficerów mówi, że w ostatnim dziesięcioleciu popełniło samobójstwo 550 oficerów. I powiada tak. Targnąć się na swoje życie to jest największy grzech. Dlaczego oni strzelają sobie w głowę, zamiast 6 naboi wystrzelić w innym kierunku, dopiero ostatni przeznaczyć dla siebie? Policzmy, powiada dosłownie, policzmy, 550 pomnożyć przez 6, jaka to jest siła rażenia? Ale w następnym zdaniu powiada tak. Ja nikogo do niczego nie namawiam. Inny pisze, jak Rosjanie, którzy mają po dwoje, troje dzieci, oddają swoją krew, żeby nakarmić te swoje dzieci. I przelicza, że tam pół litra krwi kosztuje tam tyle, a tyle rubli. 1200 zdaje mi się, a te ruble to są wróble właściwie. I taki jest los wielu, wielu milionów Rosjan. Ja tu usłyszałem, że od tej pani usłyszałem, że nigdy Rosja posowiecka nie przeżywała takiego rozwoju gospodarczego jak za Putina.
autorzy rosyjscy w internecie, mnie to tłumaczyli przyjaciele z rosyjskiego, stwierdzają, że nie istnieje nic takiego w Rosji jak rozwój gospodarczy. Wyjeżdżasz za rogatki Moskwy i wszystko jest tak, jak było 30-40 lat temu. Jeżeli ocalały jakiekolwiek zakłady, to one pracują na starych, rozpadających się maszynach. I to jest ten właśnie rozwój gospodarczy. Rosja jest przeraźliwie grabiona ze swoich zasobów naturalnych. Natomiast polityka, propaganda zmierza ku temu, aby zrobić z Putina, a teraz i z Miedwiediewa, zbawcę cara Rosji. Ktoś mówi, że teraz jest ostra walka między Miedwiediewem i Putinem. Miedwiediew faktycznie skrytykował Putina za to, że nie chce przyłączyć się do inwazji na państwa północnej Afryki. To są tylko takie bombki, które mają stworzyć wrażenie, że oni są niezależni od siebie i że rozpoczyna się walka o prezydenturę następną. Nie ma nic takiego. Oni są absolutnymi manekinami i zrobią to, co im się będzie kazało. Jeżeli ma być comeback Putina na prezydenturę, to on już jest zaklepany na wieki wieków. Tą decyzją. Jeżeli nie, to nie. Jeżeli ma Miedwiediew zostać, to Miedwiediew zostanie, a Rosjanie tylko będą dreptać, tak jak i my, do uryn wyborczych. Przepraszam za słowo. Ja wciąż używam tego słowa. Uryny wyborcze. Dalej piszę też, jak sekta Chabad Lubavitch spotyka się z Putinem na Kremlu. Jak Putin otworzył kuchnię koszerną na Kremlu. Czy ktoś z Państwa o tym słyszał? To jest to samo, co u nas święta żydowskie w Pałacu Prezydenckim. To jest to samo. Chanuki, tak. Ale koszerna kuchnia to chyba jest coś gorszego niż chanuki, niż świeczki na menorach. Rosja dryfuje i najbardziej ponurą sprawą jest to, że obecnie rządzących Rosją nie mamy przyjaciół. Naród rosyjski jest naszymi przyjaciółmi. Ale to jest naród ubezwłasnowolniony już od 80 lat. Prawosławni, wierni i duchowni niższego szczebla oczywiście modlą się: Boże, daj nam cara. Pokazuję obrazki z pożarów latem ubiegłego roku. Większość tych pożarów to były celowe podpalenia. Rosja jest niszczona na wszystkich szczeblach i jeżeli ta władza, która jest w Rosji, będzie się utrzymywać dalej, to Rosja rzeczywiście będzie naszymi wrogami, ale nie naród rosyjski. I ja w książce Rosja we krwi i na wsi napisałem książkę do przyjaciół Moskwy, trawestując słynny wiersz mistrza Adama. I powtórzyłem ten, przedrukowałem ten wiersz także w tej książce. Oczywiście nawiązuje do katastrofy katyńskiej. Zamieszczam sprawozdanie komisji niemieckiej, którą opublikowała między innymi Gadzinówka w Polsce, bo Niemcy też to wydawali, wydali też specjalne biuletyn na ten temat. Ten dokument ma 13 stron z druku w mojej książce. Opublikowałem kilkanaście list wywózkowych do Katynia, podpisany przez głównego siepacza Soprunienkę. I tam na tych listach jest przeważnie od 90 do 120 nazwisk każdej wysyłki. I na końcu tej listy pozwoliłem sobie zamieścić
listę ofiar samolotu w Smoleńsku i dałem temu tytuł Ostatni transport do Katynia. Dalej przedstawiam reakcję Żydobolszewików, bo przecież to nie Rosjan. Kiedy Niemcy odkryli te groby i kiedy Rosjanie odrzucili Niemców poza strefę Smoleńska, zrobili, jak Państwo wiedzą, swoją komisję, która nałgała, że to była robota niemiecka. Natychmiast znaleźli rzekomych świadków i tak dalej. Tam wydzierała się przeciwko tej tezie o rosyjskim sprawstwie słynna Wanda Wasilewska. Przemawiał Żyd Bukojemski. Przemawiało i pisało w prasie zagranicznej kilkunastu dziennikarzy prasy anglojęzycznej, amerykańskiej i angielskiej. Wszyscy pisali, że to jest kłamstwo niemieckie, że to Niemcy popełnili zbrodnie. Wypowiadała się tam również córunia słynnego Żyda Harrimana, ambasadora amerykańskiego w Rosji. I tak po wojnie właśnie utrwalał się ten mit o niemieckim sprawstwie. Kiedy na procesie norymberskim Göring zapytał, to kto w końcu jest winien zbrodni katyńskiej, to prokurator rosyjski Rudenko odebrał mu głos i sprawa została wyjęta. Następnie przez całe dziesięciolecia patrioci zachodnioeuropejscy, dziennikarze, uczciwi ludzie bombardowali Izbę Lordów Brytyjskich, Kongres Amerykański tymi sprawami. I ta zbrodnia powoli nabierała rumieńców i wreszcie oczywistością stało się, że to była zbrodnia rosyjska, z tym, że Anglicy i Amerykanie wiedzieli od samego początku, że to była zbrodnia rosyjska. Nie od rewelacji niemieckich. Oni wiedzieli o tym. I na tym właśnie kończę tę książkę. Zamieszczam tam całą serię zdjęć, które przedstawiają dramaty narodu rosyjskiego, jak Jelcyn wywołał drugą rewolucję październikową. Ja tutaj zamieściłem trzy małe rozdziały. Pierwsza rewolucja październikowa, październik 1917. Druga rewolucja październikowa 1993, kiedy patrioci rosyjscy, głównie wojskowi, postanowili zapobiec uchwaleniu przez Dumę ustawy o prywatyzacji majątku Rosji, czyli grabieży, tak jak to u nas było. Opanowali Kreml i tam się bronili. Jelcyn rzucił do wojny z nimi, do oblężenia Dumy, wyborowe oddziały. Kulisy tego oblężenia. Poległo podobno od 1200 do 1500 Rosjan. Oficjalnie mówi się, że to poległo około 200 w tej bratobójczej wojnie. I była potem następna, trzecia rewolucja październikowa. Oczywiście to troszeczkę trzeba rozumieć w cudzysłowie. W następnym roku, 1994, kiedy totalnie zagrabiono, zniszczono rubla w wyniku manewrów papierami tymi giełdowymi. Jota w jotę to samo, co w Polsce. Jota w jotę to te same pierwsze skrzypce grał tam Soros. I to była ta trzecia rewolucja październikowa, w wyniku której tej i z 1993 roku Rosjanie zostali dziadami, żebrakami we własnym kraju. I taka jest prawda o tej Rosji. Prawda o tym rzekowym wzroście gospodarczym. Prawda o tym twardzielu Putinie. Prawda o tym twardzielu Miedwiediewie. Ja tutaj drukuję materiały
z języka rosyjskiego, które dowodzą, że Putin i Miedwiediew są Żydami chazarskimi. Obszernie umotywowane są te dokumenty. Jak jedna z rosyjskich gazet napisała, że Putin jest Żydem, to redaktor naczelny został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. I ja tutaj daję fotokopię tej gazety. Także tutaj upiekłem jak gdyby dwie krwawe pieczenie, mianowicie katastrofę smoleńską i prawdę o obecnej Rosji. Wracając do katastrofy smoleńskiej, do zbrodni smoleńskiej. Pani Barbara mówiła tutaj, że pan Lech Szumiński, czy dobrze wymawiam nazwisko, prowadzi własne śledztwo w sprawie tej katastrofy. Nie można prowadzić własnego śledztwa. Ja nie mogę nic takiego powiedzieć o sobie, że ja prowadzę własne śledztwo. Ja tylko kojarzę wszystko, co zostało dotychczas opublikowane w prasie, która jest w opozycji do obecnie rządzącej świtwy. Gromadzę wypowiedzi specjalistów, lotników, techników, analizujących ten przypadek pod kątem rzekomej winy Brzozy, rzekomego niedouczenia pilotów, rzekomej interwencji generała Błasika i tak dalej. To były po prostu zasłony dymne, to była kontynuacja rzekomej mgły smoleńskiej. Nic takiego nie miało miejsca. I każdy dzień, każdy tydzień przynosi nowe rewelacje. I ja tutaj przyniosłem ostatni numer Gazety Polskiej, gdzie oni pokazują, i to jest dorobek, że tak powiem, komisji sejmowej prowadzonej przez Antoniego Macierewicza, gdzie pokazują na zdjęciach, że tutaj dysza silnika, zdjęcie na dole, jest do połowy wgnieciona. Dysza silnika. Na górze jest zdjęcie, kiedy te dysze z częścią tego samolotu wywożą na lorach ciężarowych i ta dysza jest wyklepana do kształtu takiego okrągłego. Oczywiście nie można tak wyklepać jak blachę samochodu. Co dowodzi, że Rosjanie absolutnie fałszowali te wszystkie detale. I w tej gazecie już piszą otwarcie to, co ja pisałem już, dochodziłem do wniosku w czerwcu, w lipcu i w sierpniu, kiedy już książka powstawała. Że to była zbrodnia, że to był zamach, że to był wybuch. Tylko się jeszcze specjaliści sprzeczają, jaka to była bomba. Próżniowa, taka czy inna. My tego rodzaju bomby także produkujemy. Chwaliliśmy się parę lat temu takimi bombami na targach poznańskich. To nie jest żaden wymysł, tak jak żadnym wymysłem, żadnym cudem techniki jest produkowanie mgły. Tam świadkowie mówili, że ta mgła smoleńska dawała się kroić tak jak no nie wiem, galaretka na czyście. I była to zbrodnia. Tylko teraz, jeżeli my się, bo się zanurzyliśmy na cały rok w naszych prywatnych śledztwach. Każdy prowadzi swoje śledztwo, każdy ma swoje zdanie. Każdy jest specjalistą lotnictwa od katastrof i tak dalej. To jest tak jak z tym słynnym błaznym Stańczykiem. Zawiązał sobie kiedyś twarz i poszedł na rynek krakowski. Wszyscy go przecież znali. I kogo nie spotkał, to każdy mu dawał radę, jak właśnie uleczyć swoje zęby. Wszyscy byli doskonałymi znawcami. Tu trzeba trochę pokory, trzeba nasłuchiwać jednych, drugich, dziesiątych, dwudziestych i starać się wykorzystywać swoją własną korę mózgową, łączyć te fakty. Pani profesor Anna Raźny, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego,
kiedyś występowała dość często w Radio Maryja, ale z jakichś powodów okazała się niepokorna, jeżeli tam nie ma, jak wielu innych jeszcze, między innymi moja skromna osoba, powiedziała tak, w czerwcu, pod koniec maja i czerwca, ja cytuję jej wywiad w tygodniku Myśl Polska, no to będę jedyny jeszcze chyba niezależny tygodnik polski, dlatego ich nie ma w kioskach. Dlatego on jest na pograniczu finansowej śmierci klinicznej. Niszowy nakład. I on tam Zbigniew Lipiński zrobił wywiad z panią profesor. I ona powiedziała już wtedy, maj, czerwiec, za tą katastrofą, ona nie powiedziała, że tą zbrodnią i tak dalej, za tą katastrofą stoją siły trzecie. Powiedziała niewiele, a zarazem bardzo dużo. Jeżeli siły trzecie, to znaczy są jeszcze dwie siły. Pierwsze, wcześniejsze, bezpośrednie, ale są jeszcze siły trzecie. Kogo mogła mieć na uwadze te siły dwie pierwsze? Moskwa, Warszawa. Ale nad nimi jest czapa. I te siły trzecie dały dyspozycję, przykaz do zorganizowania takiej masakry. Był to osąd niesłychanie przenikliwy. Zresztą trudno się dziwić, bo pani profesor Anna Raźny jest wykładowcą wszystkiego, co się wiąże z rusycystyką, z rusologią, z filologią rosyjską. Jest członkinią wielu instytutów polsko-rosyjskich, kulturowych, kulturoznawczych, językowych i tak dalej. Autorytet nie do podważenia. Otóż, dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w trakcie tych deliberacji nad przyczynami katastrofy natychmiast wychyliło się trzech Żydów, którzy koniecznie chcieli pojednać Polaków z Rosjanami. I to był to właśnie ten Modzelewski, który coraz częściej pojawia się na łamach naszego dziennika. Profesor Samsonowicz i ktoś tam jeszcze. Koniecznie chcą pojednać z Rosjanami. Ja piszę w tej książce, nas nie trzeba wyjednać Rosjanami. Bo Rosjanie byli takimi samymi ofiarami, jak i my. A to, że sołdaty sowieckie, maszerując przez Polskę, mordowały, gwałciły, rabowały, to tak zostały uformowane w ciągu trzech pokoleń, bo ja liczę pokolenie 20-25 lat i to już jest inne pokolenie. Natomiast kto ich tak uformował i kto spowodował zbrodnię katyńską i wiele innych zbrodni, syberyjskich zbrodni, to jest odrębny temat. To są nasi wspólni wrogowie, wrogowie Rosjan i Polaków. Ja konsekwentnie piszę w tej opcji. Nie dajmy się podzielić i napuszczać. Ja napisałem w tej książce, tam jest takie zdanie, że tak zwana katastrofa smoleńska wyzwoliła w nas ogromne pokłady antyrosyjskiej adrenaliny. Nadal ludzie, którzy nie mają świadomości, co się tam stało i kto to zorganizował, mówią, że to Rosjanie. Nie tylko, że ci, którzy tak mówią, że ci, którzy nie mają świadomości. Jak słuchamy w telewizji, jak czytamy w posłusznych dziennikach, to nie usłyszymy innego sformułowania, tylko Rosjanie to, Rosjanie kryją fakty, Rosjanie tamto. Tak, to są posługacze, to są kelnerzy, wykonawców. Oni zmajstrowali ten mak i tak dalej, i tak dalej. Ale przejdźmy do sprawy, która jest dla nas nieporównanie ważniejsza, bo to tak zwane śledztwo smoleńskie, podejrzewam, będzie trwać jeszcze parę lat, aczkolwiek wyłania się już całkiem jasny obraz, podobnie jak ze zbrodnią na wieżowce nowojorskie. To
To była robota sił amerykańskich, amerykańsko-izraelskich. I tutaj też to była robota pomiędzy Moskwą i Warszawą z polecenia, z inspiracji sił trzecich. Otóż, co, jakie mogą być konsekwencje tego śledztwa? Konsekwencje śledztwa, które prowadzi między innymi ten Antoni Macierewicz. Ja nie jestem nim zachwycony, mówiąc oględnie. Nie chcę rozwijać tego tematu, ale oczywiście włączył się w ten temat i jest głównym rozgrywającym tutaj. Komisja Sejmowa. Oni nie śpią, wbrew pozorom. Macierewicz wie o wiele, wiele więcej niż czasami ujawnia w tych swoich wywiadach w Gazecie Polskiej. Bo Gazeta Polska to jest główny tygodnik, który pilotuje katastrofę smoleńską. Potężnie na tym zarobili. Oni kiedyś balansowali w nakładzie 20 tysięcy, teraz podobno mają 75 tysięcy. I ja śledzę popularność tej gazety w lubelskim Makro, bo tam jeżdżę na pocztę. W środę Gazeta Polska jest, że tak powiem, rzucana. I za każdym razem jest tej gazety coraz więcej. Ostatnio to taki plik. Żadna inna, nawet kolorówka dla kobiet nie ma takiego stosiku. Wszystko się rozchodzi. Jak przyjedziesz w sobotę do Makro, to może znajdziesz ostatni egzemplarz albo nie. No, wymarzona sytuacja dla kierownictwa takiej redakcji, która nie musi się martwić o fundusze, zwłaszcza, że Gazeta Polska to, jak widzę tutaj, za ten numer zapłaciłem 3 złote. 3 złote. No porównajmy z innymi. Ona ma tutaj objętość sporej broszury. Gazeta Bubla o połowę cieńsza jest, a Bubel bierze 5 złotych, zdaje mi się. Tak na marginesie. Nie. Tak, zszedł. Kiedy zaczął żądać 9 zł, to ja ostentacyjnie przestałem kupować tę gazetę. Nie dlatego, że mnie nie stać, tylko po prostu ja się szanuję. Nie chcę się dać traktować jako głupi goły, nie wiem. I tak właśnie wykreował się byt Gazety Polskiej, ale ona ma swoją zasługę w śledztwie na temat tego Smoleńska. Jeden tam dziennikarz już został pobity i tak dalej. Znam kulisy spraw, których no nie mogę jeszcze za bardzo ujawniać, bo mam pewnego donosiciela ze sfer lotniczych i oni naprawdę położyli ogromne zasługi. Ale jest to gazeta, wiadomo, opanowana przez braci Fartuszkowych. Nie czarujmy się. Pamiętamy, jak wdeptali w błoto arcybiskupa Wielgusa. Ja w książce o Kaczyńskich napisałem, że dałem zdjęcie naczelnego Gazety Polskiej, Sakiewicza, i napisałem: dowódca plutonu, medialnego plutonu egzekucyjnego, który wykonał wyrok śmierci cywilnej na arcybiskupie Wielgusie. Kropka. No i teraz się czepili niesłychanego samograja w postaci tak zwanej katastrofy smoleńskiej. No, można by tutaj zacytować brutalne porzekadło, że przyczepiło się G do okrętu i płyniemy razem. Ale niezależnie od wszystkiego, proszę Państwa, jakie oni tam mają podniebienie polityczne, nacyjne i tak dalej, zrobili ogromną robotę i robią. Otóż ta tak zwana katastrofa smoleńska pęknie. Jestem absolutnie przekonany. I będzie to ewidentny zamach bombowy. Ja zamieściłem w swojej książce Ostatni transport do Katynia rozdział
o tytule Niech wykażą, domyślę Rosjanie, jak sproszkowali Tupolewa. Bo zamienili Tupolewa w proszek. Dla porównania zamieszczam fotografię dwóch czy trzech innych tak zwanych katastrof Tupolewa, kiedy one wylądowały. W Dagestanie Tupolew rozłamał się na trzy części, zginęły tylko dwie osoby. Przypuszczam, że jakieś bardzo, bardzo starsze osoby. W Kirgistanie Tupolew startując zahaczył skrzydłem o amerykański samolot cysternę do tankowania w powietrzu. Urwał połowę swojego skrzydła, może nawet więcej. Wykonał prawidłowy obrót i po 2,5 minutach legalnie, bezawaryjnie wylądował na lotnisku. A tutaj rzekoma brzoza, rzekome 30 centymetrów. Brzoza jest bardzo miękkim drzewem. Ona przyrasta metr na rok. I specjaliści wykazują, że samolot o takiej masie, której siła jest spotęgowana siłą ciągu, to mógł się uporać z tą brzozą tak jak z zapałką. I tam był właśnie świadkiem, przypadkowym świadkiem lekarz pogotowia o nazwisku Bodin, który mówi, że widział jak ten samolot zahaczył, ale nic nie stracił równowagi. Poleciał dalej, a co najważniejsze, nie widział, żeby cokolwiek odpadło z tego skrzydła. No ale Rosjanie twierdzą, że odpadło 5-6 metrów. No to jakże to ten lekarz, młody człowiek nie widziałby, że coś odpadło. Jednym słowem, co krok to oszustwo i to coraz bardziej prymitywne. Coraz bardziej, że tak powiem, ruskie. Im bardziej zaparte, tym bardziej głupio. Ja podejrzewam, że tak zwani Rosjanie celowo stosują takie prymitywne pseudodowody, pseudoargumenty, żeby nas ostatecznie upokorzyć, nas jako państwo, nas jako Polaków, jako ludzi myślących i tak dalej, upokorzyć. No i patrzcie, palaczki, my zrobiliśmy, co chcieliśmy, a wy co nam zrobicie? Jak nie, to wam przykręcimy kurek. Taka jest nasza sytuacja. A teraz spróbujmy rozważyć implikacje, jakie nastąpią w ciągu, powiedzmy, tego roku, jeżeli w takim tempie będą ujawniać się te dowody na zbrodnie, a konkretnie na wybuch. Jeżeli się wykaże, że w tym wszystkim maczali swoje łapki rządzący Polską i Rosją, to implikacje polityczne mogą być gigantyczne, nieprzewidywalne. Jeżeli się okaże, a już się zaczynają dobierać do decydentów polskojęzycznych, tam Klich i pozostali, Sikorski, dlaczego wypuścili samolot prezydencki tak w maliny, jak się to mówi, w takie kartoflisko, podczas gdy 3 dni temu legalnie wylądował tam premier Putin. I dlaczego z takim uporem mówią, że to jest lotnisko zamknięte, zaniedbane, a mimo wszystko zdecydowali się wylądować samolotem wiozącym premiera Putina? Jak to pogodzić, te sprzeczności? No więc jeżeli się uwzględni ewidentny współudział polskich rządzących, no to trzęsienie ziemi polityczne. Przecież ja tutaj cytuję wypowiedź jeszcze na długo przed katastrofą. Wypowiedź Komorowskiego, ja go nazywam Komoruski. To jest mój neologizm i zgłaszam patent na ten neologizm. Dlaczego powiedział, że no prezydent poleci tu, poleci tam, może się coś zdarzyć i problem się rozwiąże sam.
Ja to zdanie jednak sensu zamieszczam tutaj w książce, tylko nie jestem w stanie go zacytować z pamięci. Ale coś wiedział. Coś wiedział. Jaka będzie konsekwencja czegoś takiego na scenie politycznej jesienią, no to zabawa może być bardzo ciekawa. A opozycja przecież tylko czyha na to. Ja już w tej książce pozwoliłem sobie wybiec przed szereg i napisałem, że Tusk jest już trupem politycznym. I coś takiego jest już grane już od jakichś 2 miesięcy. Zresztą sam Tusk wyrzucił z siebie pretensje, że nagle ktoś przestawił wajchę i wszystko jest przeciwko niemu, przeciwko PO. Rzeczywiście, już media telewizyjne nie są takie grzeczne wobec niego. Już się krytykuje tego i owego, Rostowskiego i tak dalej. Już padło hasło, że chuzia na Tuska i na całe to PO. A więc zapadły gdzieś tam pod niebem decyzje, że wycofujemy z gry Tuska i PO, ale co w to miejsce? Prawdopodobnie dojdzie do mariażu zdychającego PO z SLD, spożal się Boże tymi manekinami z PSL-u, karierowiczami, którzy tak mają wspólnego z rolnictwem, jak ja z lotami kosmicznymi. I oni oczywiście dwuszeregu przejdą do każdej nowej partii, do każdej formacji i nie będzie interesował żaden program, jak od 30 lat ich nie interesuje. W osobach zwłaszcza tego Pawlaczyny. I powstanie coś, taki twór, taki potworek, który dalej będzie nami rządził. No ale nie zapominajmy też o PiS-ie. Wszystko też zależy od tego, czy wielcy tego świata postanowili, że PiS ma przeżyć comeback, ma powstać z martwych, niemalże z martwych i jeśli nie tylko być języczkiem uwagi w arytmetyce parlamentarnej, to może nawet uzyskać przewagę. Ale z kim? Na razie to wszystko mizernie wygląda. No wyszły te dwie babinki, które opuściły PiS. Jakiś tam Poncyliusz pod Ponskim Piłatem urodzony pewnie dołączył do nich. Dołączyło do nich dwóch Żydków, Bielan i ten europoseł Kamiński. Publikowałem zdjęcie Bielana w myczce z Żydami. Pamiętam, jak oni się ściskali, bo oni byli szefami sztabu wyborczego prezydenta Kaczyńskiego, świętej pamięci. Jak się ściskali, obłapiali, że wygrał. I nagle zbuntowali się. Teraz w prasie pojawiły się informacje, że Jarosław Kaczyński chciał skaperować Bielana do powrotu, stawiając mu warunek, że przebaczy mu rolę marnotrawnego syna, przyjmie go na swoje łono pod warunkiem, że wyrwie z partii Polska jest najważniejsza, wyrwie 4 członków tej partii, tych właśnie, którzy wyszli z PiS-u. No, to już jest zupełnie komediowa sytuacja i będziemy to wszystko oglądać po wakacjach, jak posłowie wrócą opaleni i zabiorą się do wojny. Ale tutaj główną amunicją to będą właśnie fakty katastrofy smoleńskiej. Chcę Państwa poinformować, że za parę dni ukaże się książka o tej tak zwanej katastrofie smoleńskiej pana Sławomira Kozaka, który jest kontrolerem lotów na Okęciu,
ogromnym doświadczeniem, jest członkiem międzynarodowych organizacji kontrolerów lotów. On szkoli kontrolerów lotów i on napisał książkę o tej tak zwanej katastrofie. My się dobrze znamy, wymienialiśmy uwagi i nie tylko, i ta książka ukaże się, ale książka będzie miała imponujący podobno nakład, kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy, ponieważ wyda to wydawnictwo Nowe Państwo, a to jest filia Gazety Polskiej. No, to będzie naprawdę bardzo duży hit, nie tylko ilościowy, ale przede wszystkim merytoryczny. Po pierwsze, pan Sławomir Kozak jest kontrolerem lotów, który napisał 4 książki o zbrodni na wieżach nowojorskich. 4 kolejne książki, gdzie absolutnie wykazuje razem z innymi, bo powstały międzynarodowe organizacje, stowarzyszenia rodzin pomordowanych w nowojorskich wieżach, lotników, pilotów, konstruktorów, inżynierów, metaloplastyków i tak dalej, którzy wykazują, że to była zbrodnia, to było kłamstwo ordynarne, głupie, prymitywne, kłamstwo wyreżyserowane. I pan Sławomir Kozak jest autorem tych 4 książek. Należy tylko wyrazić wielki żal, że ona chodzi tak, o tak pod ladą, gdzieś tam, tuś tam, tak jak i moje książki. Ale tutaj nagle wyjdzie w dużym nakładzie. Oczywiście to jest biznes Gazety Polskiej. No ale pan Szezion powiada do mnie, no, wspólny interes. Moja książka zaistnieje w dużym nakładzie, oni tam zarobią, no niech sobie zarobią, ale wspólną sprawę tutaj pilotujemy. Nie znam różnych smaczków tej książki. Rozmawiałem z panem Sławomirem 2 czy 3 tygodnie temu, ale on wyprzedzał, on wydaje swoją książkę dobre 2 miesiące po mojej. I tu już zgromadził szereg innych konkretnych dowodów, bo każdy tydzień ujawnia nowe okoliczności, nowe kłamstwa, nowe nieprawdopodobieństwa. No i on to przeanalizuje z pozycji kontrolera lotów właśnie. A takiego człowieka na plebie się nie da nabrać. Tak jak nie dali się nabrać kontrolerzy lotów z lotnisk amerykańskich. I jest taki bardzo, bardzo inteligentny, dociekliwy, przenikliwy, kojarzący fakty. Inżynier lotnictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, pochodzący z Chełma tam u nas na Lubelszczyźnie, który wyjechał do Szwecji, no bo go w ramach Solidarnościowych czystek pogonili i tam pracuje dalej w swoim zawodzie. I on opublikował trzyczęściową analizę tej katastrofy smoleńskiej. Pierwszy odcinek ukazał się w czerwcu. On hulał i hula. Wszystkie 3 odcinki hulają w internecie. I on rzucił dla mnie wówczas no wręcz karkołomną tezę, że ten Tupolew tam wcale się nie rozbił. W ogóle tytuł dał tej swojej pracy. Żadnej katastrofy nie było, gdzie udowadnia, że szczątki tego Tupolewa, nie tego, jakieś inne, zostały zrzucone w tym miejscu. I coraz bardziej ta teza się potwierdza. Kierunek upadku tych poszczególnych części i tak dalej. I on już wtedy udowadniał, że to był wybuch. A dopiero w tym tygodniu Antoni Macierewicz twierdza niemal otwarcie, że za wybuchem przemawia to, że gdyby ten samolot upadł, to by powstał lej. Bo przecież to jest 100 ton plus energia kinetyczna. Potężny lej. Nic, tylko płaszczyzna no, sponiewierana,
ale nie ma żadnych wgłębień. I to samo też wtedy już pan, ten inżynier Krzysztof Cierpisz, on się nazywa Krzysztof Cierpisz, forsował i forsuje nadal. Wykazuje cały szereg innych nonsensów w samym położeniu tych szczątków. Antoni Macierewicz także wykazuje pewne nonsensy. Wykazuje, że jakąś część Rosjanie po wypadku nazajutrz czy kilka dni później jakąś część przewieźli o 50 metrów dalej, wcześniej miała upaść, ponieważ to, że ta część leżała dalej o 50 metrów, to podważała, demaskowała tezę o tym, że właśnie piloci popełnili błąd i ten samolot się rozbił tu, a nie tam. To wszystko wyłazi, to się rozłazi, jak przeproszę za przeproszeniem, stare gacie. I będziemy mieć gigantyczny skandal. Na tej fali, proszę pana, proszę państwa, czekają nas ogromne emocje polityczne, moralne i tak dalej. Chciałbym państwu jeszcze zarekomendować moją książkę, która okaże się za półtora miesiąca, Dwa pogrzeby, jeden wstyd. Ja ją tutaj anonsuję w tej swojej książce. Aha, tutaj na końcu w reklamach zamieszczam reprodukcję książek pana Sławomira Kozaka oraz okładkę tej książki, która się ukaże za parę dni dosłownie. No tak obiecują przełom maja i czerwca. Otóż Sławomir Kozak wykazuje, że Rosjanie mają coraz węższe pole manewru ze swoimi kłamstwami. I tak mi powiedział, że to się wszystko zacieśnia. Ale co z tego wyniknie? Czy dalsze morderstwa? Szef kancelarii prezydenta Milinkiewicz, jeżeli nie przekręcam nazwiska, popełnił samobójstwo. A to była osoba, która miała pieczę nad wszystkimi super tajnymi kodami tajnymi premiera, przepraszam. Tak, tak. Oczywiście. Popełnił rzekome samobójstwo, a jeszcze parę godzin przedtem dzwonił do żony na wybrzeże, że przyjeżdża do nich na kolację wigilijną. Po powrocie ze spaceru tak sobie obrzydził życie, że się rzekomo powiesił. Ja napisałem w książce, prawdopodobnie tam już za drzwiami czekało na niego paru dżentelmenów. Było kilka tych zbrodni właśnie. Wokół tej zbrodni. I ja tutaj kojarzę szansę ujawnienia tej zbrodni, prawdy o tej zbrodni, z szansami prawdziwego ujawnienia, to znaczy przyznania się rządzących do zbrodni na World Trade. I kojarzę to również z 70 latami, na które czekała zbrodnia katyńska. Piszę o przykładzie generała Pattona, amerykańskiego generała Pattona, którego Żydzi zgładzili, organizując na niego dwa zamachy samochodowe. Opisuję to dokładnie, ten zamach, na podstawie enuncjacji w prasie anglojęzycznej. Jechał ze swoim szefem sztabu na polowanie na ważanty, gazikiem wojskowym. Z pobocza ruszył też jakiś gazik, huknął w nich, ale oni nie zostali poszkodowani i pojechali dalej. Kilkaset metrów wyjechał ciężarowy samochód wojskowy i tak przyłożył im, że musieli wziąć generała Pattona do szpitala. On stamtąd jeszcze zdążył zadzwonić do swojej żony do Ameryki. Zabierz mnie stąd, bo oni chcą mnie tutaj zabić. I zabili go. Jak? Banalnie. Na zawał.
Prawda zawsze wychodzi na wierzch. Za 10 czy za 100 lat, ale wyjdzie. I taka wyszła prawda właśnie z mordercami oficerów w Katyniu. Znają Państwo, no oczywiście nie wszyscy, taką spowiedź Żyda w Izraelu o nazwisku Wydra, a może Wiadro, który powiedział, że jemu się wyspowiadało trzech tych morderców żydowskich, którzy strzelali w głowy polskim oficerom. Jeden z nich powiedział: nikt nie uwierzy w to, co ci powiem. Nagany im się zacierały po paru dniach strzelania. Dekalibrowały. Wyszło na wierzch. Znaleźli się świadkowie. Znajdą się świadkowie zbrodni na World Trade, bo tam musiały być zaangażowane setki osób, techników, nawigatorów, kontrolerów lotów i tak dalej. Że to wszystko się ujawni nie na zasadzie analizy faktów, ich kojarzenia, tylko ewidentne zeznania ludzi, uczestników. Bo ja zakładam, że każdy człowiek, każdy nawet zbrodniarz jest wyposażony w instrument, który się nazywa sumieniem. A sumienie to jest przedsionek duszy. To jest taka moja kombinacja logiczna, może nie trafna. I kiedyś go rusza. To, co ludzie czasami na ostatniej spowiedzi wykwilą, a nigdy by w pełni sił nie wykwilili. I taka jest nasza nadzieja w zbrodni smoleńskiej. I tyle jest na razie tego mojego wstępnego monologu. Zapraszam do dyskusji. Jeżeli Putin i Miedwiediew reprezentuje, bo ja jestem przeciwna mówieniu Rosjanie, Polacy, Amerykanie, bo to jest między tymi sprawami rządzi międzynarodówka światowa, która nie reprezentuje żadnego z tych narodów, tylko tąże międzynarodówkę światową. Otóż Kaczyński poparł bombardowanie w Jugosławii, poparł stworzenie państwa albańskiego Kosowo, kojarzył się z banderowcami przeciwko, czyli wrogami Polski, formował stację przeciwko Łukaszence, który moim zdaniem prowadzi jednak politykę narodową, nie dopuścił do wyprzedaży Białorusi. I również aktywnie działał na terenie Gruzji, podporządkowując Gruzję właśnie tym siłom międzynarodowym. No między innymi Saakaszwili reprezentuje, no nie wiem czy powiedzieć otwartym tekstem, tak by było najłatwiej. No tak, dokładnie tak. Tam nawet w tej chwili ostatnia informacja, że z Polski do Gruzji poszło olbrzymia część uzbrojenia za darmo i rakiet sprowadzonych z Ameryki i tak dalej. Czyli Rosja jako ta, aha, a u nas te same siły, po pierwsze, że zajadle zwarczają Putina, a jednocześnie chwalą Miedwiediewa, cały czas twierdzą, że Rosja ma być sprowadzona do pozycji państewka moskiewskiego z rozpadnięciem tego wszystkiego. W związku z tym sprawa tego wypadku, a właściwie jak pan twierdzi, skłonna jestem tak uważać, że był to zamach, była spowodowana właśnie Macierewicz ten temat eksploatuje do granic niemożliwości przez Radio Maria i wszystkie mu dostępne publikatory i oczywiście skierowuje całą uwagę w kierunku antyrosyjskim. Tam się nie używa
nazywa sił międzynarodowych, tylko to zrobili Rosjanie. To zrobili Rosjanie. To mniej więcej tak wygląda, jak obozy koncentracyjne w Niemczech są polskimi obozami koncentracyjnymi. Oczywiście, ale już dążę do konkluzji. Ale czemu państwo przeszkadzacie, skoro pani mówi logicznie i na temat? Wobec tego, ponieważ nie mogę skontynuować, wobec tego nie, chciałam proszę zapytać. Proszę kontynuować. Wobec tego, nie będę już w takim proteście mówiła. Wobec tego, ponieważ cały czas polityka była i antyukraińska, i jednocześnie antypolska Kaczyńskich, jakie siły wobec tego były zainteresowane w usunięciu Kaczyńskiego ze sceny politycznej, jeśli on realizował te międzynarodowe siły w polityce zewnętrznej? Ja postaram się odpowiedzieć króciutko pani na to pytanie. Otóż proszę pamiętać, że oligarchia żydowska bez mrużenia powiek zdecydowała się na zgładzenie rzekomo 6 milionów swoich Żydów, tego biedniactwa aszkenazyjskiego, chazarskiego. I tutaj pytanie o to, dlaczego tamci się zdecydowali na zlikwidowanie nie tylko swojego pobratymca, ale też wykonawcę ich dyspozycji, to trzeba uwzględnić sytuację polityczną. Jakiś rok temu, więcej troszeczkę, nastąpiło pomiędzy Rosją i Niemcami zawieszenie broni, kochajmy się. Oczywiście tu chodziło o gaz. Podobnie to samo nastąpiło pomiędzy Amerykanami, tak zwanymi, i tak zwanymi Rosjanami. Rosjanie przestali się cokolwiek mieszać do ujarzmiania Bliskiego Wschodu przez siły amerykańskie. Przestali podobno zaopatrywać Iran w bombki i rakiety. Przestali, proszę zwrócić uwagę, Putin nie ruszył palcem, kiedy agentura CIA i natowska robiła te kolorowe, zbrojne tym razem rewolucje w państwach północnej Afryki. Putin nie ruszył palcem, ale też nie ruszył palcem teraz w przypadku Syrii. Syria to jest perła w koronie dawnego Związku Radzieckiego, ale także i Rosji. Syria była w orbicie Rosji. Syria była i jest potężnie uzbrojona. Syria graniczy z Izraelem. I tam znowu wybuchła ta rewolucja, ale prezydent wiadomo co robi. Masakruje ich. Bo to wie, że to jest agentura, tak samo jak Kaddafi wie, że to jest agentura. W przypadku Libii oni mają trudny orzech do zgryzienia, bo ropa libijska jest nie do pozazdroszczenia. No ale to w końcu masakruje czy się broni? Kto? No na przykład Kaddafi albo prezydent Syrii. Nie, oni się używa określeń masakruje. Masakruje w tym znaczeniu, że człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. No nie, ale Pan określa to słowem masakruje, czyli robi jakiś akt ludobójstwa. Każda wojna domowa jest masakrą. No tak, ale pan mówi, że to są prowokatorzy, ci, którzy przeciwko Kaddafiemu występują. Tak, to są prowokatorzy. To ma prawo się bronić, czy nie? Ma prawo się bronić, jak najbardziej. No to niech pan nie nazywa tego masakrą. Ale czemu pan czeli? Nie, to pan spokój, naprawdę. Nie, poważnie tam to mówię. Zapisz go! W związku z tym, proszę państwa, powstaje
tu również bardzo niebezpieczne ognisko. Ten Bliski Wschód, to południe Europy, tam się prawdopodobnie zakotuje, bo przecież to jest stara tradycyjna, już z połowy XIX wieku ideologia, plan trzech wojen światowych, o których ja pisałem szereg razy. Skodyfikował to Mazzini i ten słynny wielki mistrz masonerii szkockiej Albert Pike. Trzy wojny. Trzecia wybuchnie między chrześcijanami i muzułmanami. Sami goje mają się wyrżnąć. Zmasakrować. I możliwe, że następuje tutaj rozdanie kart do tej trzeciej wojny światowej. Rozdanie już nastąpiło tam. Irak, Afganistan. Wisi w powietrzu Iran. Ale jeżeli się zakotuje w tej bezpośredniej bliskości Izraela, to już skończą się, że tak powiem, żarty. Prorok Daniel powiedział, że koniec świata nastąpi, jak upadnie Damaszek. Tak jest w Starym Testamencie. Pamiętajmy, że Damaszek jest najstarszym miastem na świecie, które nigdy nie doznało klęski jakiejś tam militarnej i tak dalej, masakry. Ale idzie ku temu. Oczywiście my tutaj, to znaczy ja gdybam, snuję katastroficzne wątki i byłbym bardzo zadowolony, gdyby się te moje wątki nie potwierdziły. Ale to się rozwija jak kostki domino. Przepraszam, chciałem zabrać głos, jeśli mogę. Proszę. Proszę pana, ja się nazywam Ziemiński. Czytałem zawsze z uwagą pana książki i wczytywałem się w nie z takim przeświadczeniem, bo tam znajdowałem pewną odpowiedź, że mówi pan o pewnych rzeczach, o których nie mówi oficjalna propaganda. W tej chwili to, co pan wysłuchałem w trakcie dzisiejszego wykładu pana, jest to jakieś zaprzeczenie, ja to tak odbieram, pana wcześniejszej drogi życiowej. Na czym to opieram? Pan wprowadził dzisiaj całkowity zamęt w tym, co pan wcześniej twierdził na temat głównych aktorów sceny polskiej oraz głównych dysponentów polityki światowej. Mało tego, w pana dzisiejszym wykładzie nie ma żadnej logiki, dlatego że pan mówi tak, ale pan pozwoli, że ja skończę. Pan pozwoli, że ja skończę, dlatego że tak samo ma prawo zabierać głos pan Henryk Pająk, jak ma prawo zabierać głos ta pani, która tutaj ciekawie mówiła, jak i ja, Paweł Ziemiński. Prawo powiedzieć, tak jest prawo. Powiedział pan tak. Powiedział pan tak. Między innymi, że Gazeta Polska jest gazetą, która robi biznes na swoich nakładach oraz kreuje jednego sprawcę tego, co nazywamy katastrofą smoleńską. Nie jednego, tylko trzech. Tak, tak, do tego też wrócę. Używa pan, to po pierwsze, Gazeta Polska, którą pan tutaj pokazuje w dobie obecnych technik poligraficznych, to z tego wyklepanego czy niewyklepanego części kadłuba to można robić obraz, jaki się chce. Pan Macierewicz, który jest funkcjonariuszem Mossadu, który prowadzi antypolską działalność od lat. Brawo. Który reżyseruje pewne wydarzenia w Polsce. Pan go uznaje nagle za autorytet, który ma nam wyjaśnić, jakie były, kto był sprawcą katastrofy smoleńskiej. Pan ma rację. Tak pan powiedział. Autorytet. Mówi pan teraz tak. Mówi pan teraz tak. Że nawet semantycznie mówi pan, że pani profesor Raźny powiedziała, że jest sprawstwo osób trzecich. Proszę pana, w języku sił trzecich. Język polski, używając określenia siły trzecie, mówi, że nie są to ci, którzy wskazujemy, tylko ktoś inny, a nie, że są dwie siły i ktoś trzeci. Ale mówi pan, że tak, że te dwie siły to jest ponoć suwerenny, bardzo sprawny rząd polski, Tusk, no i ten kagiebista, jak to mówi Michalkiewicz, Putin. I te dwie siły, ten kagiebista o korzeniach żydowskich, chazarskich czy jakichś, których pan ponoć ma dowody na to, oraz ten przemyślny, a w zasadzie niezbyt rozgarnięty premier Tusk spowodowali, że samolot zapadł się i spowodowana była katastrofa. A z drugiej strony mówi pan, że to jest na rękę Rosji, która pod rządami kagiebisty Putina
zmierza nie wiadomo do czego. A ja panu powiem tak, jeżeli by Rosja zmierzała do destabilizowania sytuacji w Polsce, to ma dużo większych i lepszych środków niż katastrofa prezydenckiego samolotu. Bo sama katastrofa tego prezydenckiego samolotu dowodzi tylko jednego, że rząd polski, wysoka generalicja polska oraz ośrodek prezydencki to są wszystkie trzy ośrodki nieodpowiedzialności narodowej, które nie potrafiły uchronić swojego ułomnego prezydenta przed tym, żeby go wysłać w rzekomo grożący rejon, w symboliczne miejsce, w symbolicznej dacie. To jest po pierwsze. Po drugie, niech pan nie przecenia znaczenia pana Lecha Kaczyńskiego dla polityki światowej. Pan Lech Kaczyński był tak fatalnym zagrożeniem dla Putina, jak wie pan, no po prostu szczekanie jakiegoś małego psa wśród lasu. Przy dużej kupie kości. Dalej, idąc pana myślami. To, co pan nazywa w tej chwili, nie wiem dlaczego, co się stało w pana głowie, tak sobie pozwolę na to twierdzenie. Pan nagle nazywa, że to jest polityka rosyjska, mówi pan o ruskich, a jednocześnie mówi pan, że jest jakieś drugie dno i nie nazywa pan tego drugiego dna, ale za chwilę pan nazywa. Mówi, że są ośrodki dyspozycyjne, to są ośrodki żydowskie. No niech pan to powie. Ciągle pan mówi o tych Żydach, mówi pan o ośrodkach żydowskich, to niech pan powie w końcu też o tym, że ktoś inny tym dyrygował. Jeżeli pan Lech Kaczyński był marionetką, bo był w rzeczywistości marionetką, wykorzystywaną, tak jak tu pani świetnie pokazała, w jaki sposób, w różnych antypolskich inicjatywach, zarówno w trakcie polskiej akcesji prezydentury Lecha Kaczyńskiego, KOR-u, proszę pana, tej awantury gruzińskiej i różnych innych incydentów. Był po prostu komiczną postacią. W Jedwabnym wstrzymał śledztwo, które pokazywało, że tak zwany mord w Jedwabnym był spreparowanym i niewyjaśnionym przez Żydów chucpą, która miała być punktem wyjścia do roszczeń żydowskich, które się rozpoczęły. I pan, wiedząc to, mając to udokumentowanie, teraz nas dezinformuje, mówiąc, że to są jakieś mordy ruskie, to jest jakaś historia, którą wymyśliły służby ruskie i tak dalej. No niech pan powie w końcu, bo przecież pan to wielokrotnie w swoich książkach pisał, że rewolucja październikowa to nie była żadna rewolucja ruska, tylko rewolucja żydowska. Zrobiona po to, żeby obalić jedną z podstawowych sił europejskich, chrześcijańską Rosję. I teraz niech pan powie dalej, że to, co pan nazywa tymi kolejnymi rewolucjami w latach 90., to były kolejne próby rozebrania Rosji. I niech pan nie opowiada takich bajek, że Chodorkowski, który miał 30 kilka lat, stał się oligarchą rosyjskim, żydowskim oligarchą, to on się nie podzielił z mafią, ponoć żydowską czy rosyjską, i dlatego siedzi w tiurmie. Proszę pana, on by nigdy nie narodził się jako ten tak zwane cudowne dziecko ruskiej gospodarki, tak zwanej, czyli żydowskiej gospodarki w Rosji, grabiącej Rosję przez 70 czy już 80 lat, gdyby nie był umocowany w strukturach żydowskich w Rosji. I Bieryzowski, któremu udało się uciec przed tym, żeby go Putin nie wsadził tam obok Chodorkowskiego, udało mu się i dlatego nienawidzi Putina. Czy Putin ma korzenie żydowskie? Wie pan, na 100% tego nie wiem. Natomiast prowadzi politykę zdecydowanie narodową, prorosyjską i prosłowiańską. A ta polityka jest nie na rękę ośrodkom. Proszę państwa, możecie państwo klaskać. Nie wiem, czy z uznania, czy sprzeciwie, ale ja tylko sobie pozwolę to skończyć. Nie, kajak! Żydzi wyjść! Żydzi wyjść! Proszę wyłączyć! Żydzi wyjść! Tak? A nie Żydem. Więc panie Henryku Pająk, przy całym szacunku do pana wcześniejszego dorobku, proszę nie dezinformować Polaków w tym momencie ważnym historycznie. Bo ważny moment historyczny jest taki, że wszystkie scenariusze, które pan krytykował bardzo słusznie i dociekliwie, po roku 81, realizowane głównie przez, inicjowane przez Mossad i służące interesom Mossadu CIA w Ameryce, którego głównym źródłem finansowała był żydowski globalny kapitał i których jednym z etapów było zlikwidowanie państw narodowych w Europie. Oczywiście Polska jest tutaj ważnym elementem, ale nie najważniejszym. Najważniejszym jest Rosja. Mniej ważnym jest Polska.
a urosła nagle do bardzo ważnej roli Białorusi. Te wszystkie... Te, jaki ty, proszę pana. Ja mam takie samo prawo mówić na ten temat, jak pan Henryk Paweł. A jeżeli państwo uważacie, że w tej chwili dla Polski nie ma ważniejszych problemów niż ta komiczna katastrofa smoleńska, która ma zajmować Polaków, kiedy powoduje się, że odrywany jest Śląsk od Polski, kiedy sprzedawana jest resztka gospodarki polskiej, kiedy Polska jest na granicy całkowitej zapaści gospodarczej, kiedy rządzą tutaj służby zachodnie, nie ruska rozwiedka, jak pan Michalkiewicz i pan to powtarza znowu, tylko CIA i Mossad. To są główne siły destabilizujące Polskę. I wykonawcą tych sił jest pan Macierewicz, który dla pana nagle jest bohaterem narodowym. Przepraszam. Brawo, pan człowiek. Czy mogę zabrać głos? Po pierwsze, pan mnie nie zawiódł. Czy pan słyszy? Pan mnie nie zawiódł. Czy pan się coś domyśla? Ale pan mnie nie zawiódł. Brawo. Czego się domyślam? No proszę, niech pan mówi. Pan mnie nie zawiódł. No niech pan powie. Powiedziałem, pan mnie nie zawiódł. No ale proszę powiedzieć. Po drugie, takiego steku idiotyzmów wyssanych z palca sprzeczności już dawno nie usłyszałem pod własnym adresem. Pan 3/4 swojego exposé oparł na moich książkach, gdzie ja krytykowałem Kaczora prosto w ślepia. Następnie konspirację czas zaczynać. Kundlisz znów wygrał. No i co pan teraz dzisiaj zrobił z tym wszystkim? I co zrobiłem? Wrzucił pan do kosza to wszystko. Co wrzuciłem? W swoim dzisiejszym wystąpieniu. Co wrzuciłem? Ja gloryfikuję Kaczyńskiego. Oczywiście. Ja nazywam go czołowym wrogiem Rosji, który o mało nie obalił Rosji. Nie wywołał wojny. Nie wywołał wojny. Tak, oczywiście. To ja panu i państwu przeczytam to, co Bubel opublikował. No niech pan skończy, już z bublem. Nie z bublem. Ja czytam ze swojej książki, nie z bubla, panie. Niech pan cytuje. Nie z bubla, tylko ze swojej książki, a bubel z mojej. Pan jest jednym z historyków, ale naprawdę nie najwybitniejszym. Kto pana stanie szkopaj, Pozwolicie państwo, że 7 minut państwu zajmę pierwszym rozdziałem. Jak amerykańsko-izraelski Żydostan rozwiązał Sejm w 2006 roku. W 2006 roku PiS, czyli Kaczyńscy, niepodzielnie rządzili kolonią Unii Europejskiej pod nazwą III RP. Mieli wszystko. Jarosław premierostwo, Lech prezydenturę. Niestety amerykański Żydostan posiadał właśnie ich braci Kaczyńskich i zdalnie robił, co chciał w tym kraju, w cudzysłowie. Postanowił w połowie 2006 skończyć z pozorami wielopartyjności w III RP. Czteropartyjna większość w Sejmie była niecałkiem sterowna. Kaczyńscy musieli się liczyć z niechcianymi koalicjantami z Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. Te dwa ugrupowania stanowiące w sumie liczbowy języczek uwagi w sejmowej arytmetyce miały jeszcze odwagę akcentować swoją polskość. Samoobrona bronić interesów polskich rolników, Liga Polskich Rolników, Rodzin Polskich, polskich katolickich wartości. Roman Giertych jako minister edukacji miał czelność, w cudzysłowie, dopominać się w programach nauczania lektur pisarzy polskich, a nie żydowskich. Chciał ukrócić prawa uczniów, czyli rozwydrzenie w szkołach. Nie chciał wychowania seksualnego w szkołach, etc. Żydostwo amerykańskie postanowiło przepędzić te warcholskie partie radykałów z Sejmu. Wprowadzić w tym kraju system dwupartyjny na wzór amerykańskich demokratów i republikanów. Atak rozpoczął się w połowie 2006 roku. Sięgnijmy do chronologii. Ataki nałożyły się na siebie tak ciasno, że niektóre aż się dublowały. Chodziło o nagłe zmasowanie pielgrzymek obydwu braci do Izraela oraz do jego gigantycznej kolonii pod nazwą Stanów Zjednoczonych. Oto daty. 12 września 2006. Premier Jarosław Kaczyński przylatuje do USA i bawi tam kilka dni.
W ciągu tych dni nie ma czasu na poważne, godne premiera spotkanie z amerykańskimi polonusami. 19 września. Jego brat Lech Kaczyński leci do Izraela. Przebywa tam tylko jedną dobę. 7-9 września. Prezydent Lech Kaczyński leci do USA na 3 dni i znów czeski film. Po co? Tak więc pomiędzy 13 a 19 września dwaj najważniejsi funkcjonariusze Żydostanu amerykańskiego i izraelskiego w III RP polecieli po dyrektywy do Izraela i USA. Jakie? Wkrótce to się okaże, ale pośrednio. Oto w tym samym czasie, dokładnie 12 września, kiedy, jak już wiemy, premier Jarosław Kaczyński leci do USA, słynna żydowska, rasistowska liga przeciw zniesławianiu, prezydent Lech Kaczyński reaktywował tę ligę Benajberić, bo liga jest tylko ich filią. Walcząca ze światowym antysemityzmem, w cudzysłowie, zreagowała do prezydenta i premiera dyrektywę, którą nazwali rekomendacją i przekazali ją tegoż właśnie 12 września 2006 roku. 21 września Jarosław Kaczyński z nienacka odwołuje szefa samoobrony Andrzeja Lepera z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa. Za co? Za warcholstwo. Oto stosowne sejmowe oświadczenie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Podjąłem dzisiaj decyzję o zwróceniu się do pana prezydenta Rzeczypospolitej, czyli do brata, o odwołanie pana Andrzeja Lepera ze stanowiska wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa. Sytuacja, która wytworzyła się w ostatnim czasie, ledwo w ciągu tygodnia po owocnych podróżach obydwu braci do Izraela, w nawiasie, nie może być kontynuowana. Polska potrzebuje spokoju. Polska potrzebuje stabilizacji. Polska potrzebuje spokoju i stabilizacji, dlatego że ma wielkie szanse, które może zrealizować, ale tylko wtedy, jeżeli będzie spokojnie i mądrze rządzona. Pan Andrzej Leper otrzymał taką szansę na uczestniczenie w takim procesie dobrego rządzenia. Otrzymał szansę uczestniczenia w rządzie najbardziej życzliwym ze wszystkich dotychczasowych dla polskiej wsi. Otrzymał szansę realizacji budżetu. Budżetu na rok 2007. I tak dalej, i tak dalej. Bardziej rozgarnięci posłowie zrozumieli po tym oświadczeniu premiera, że obaj bracia z tych wahadłowych podróży do Izraela i za ocean przywieźli dyrektywę rozwiązania Sejmu i rozpisania wyborów. Oto te dyrektywy, jakie Benajberić zredagowało i przekazało Kaczyńskim do wykonania. W języku angielskim. Nie ma ich tutaj. Mój kolega przetłumaczył mi to z języka angielskiego. Oto ich rekomendacje. Polska powstała po represjach rządów komunistycznych jako pluralistyczna demokracja. Przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 roku potwierdziła, że zdecydowała się wprowadzić system demokratyczny, co obejmuje uchwalanie ważnych instrumentów prawnych do ochrony mniejszości przed nienawiścią i przestępstwami na tle nienawiści. Konsolidacji demokracji w Polsce towarzyszyło poparcie wielu wybitnych Polaków, że ich kraj musi uczciwie zmierzyć się z długą i bolesną historią antysemityzmu. Niedawno obchody pogromu kieleckiego w 1946 roku są kolejnym znakiem zaangażowania Polski w tym procesie. Jednak polityka polska pozostaje podatna na nacjonalistyczne ekstremizmy, nietolerancję i antysemityzm. Najbardziej niepokojącym objawem tego jest, jak dotąd, powstanie w maju 2006 roku koalicyjnego rządu składającego się z Prawa i Sprawiedliwości w sojuszu ze skrajną prawicą Ligi Polskich Rodzin i populistycznej partii Self-Defense, samobrony. Stanowisko ministerialne zostały przyznane Romanowi Giertychowi, liderowi Ligi Polskich Rodzin, i Andrzejowi Lepperowi, liderowi samobrony. Lepper wyraził podziw dla polityki Hitlera i otrzymał doktorat honoris causa prywatnego ukraińskiego uniwersytetu odpowiedzialnego w większości za publikowanie antysemickich gazet i czasopism dostępnych na Ukrainie. Najbardziej niepokojącym skutkiem koalicji jest mianowanie Romana Giertycha na stanowisko ministra edukacji. Orientacja polityczna reprezentowana przez Romana Giertycha, który objął funkcję ministra nauczania i tolerancji i Holokaustu, jest tradycyjnie antysemicka i ksenofobiczna. LPR jest zdecydowanie wrogo nastawiona do homoseksualistów i cudzoziemców, a wielu jej członków, przedstawicieli wypowiadało antysemickie uwagi. Jej frakcja młodzieżowa nosi nazwę Przedwojennego Ruchu Narodowego, który z powodzeniem prowadził kampanię na rzecz wprowadzenia ławy dla Żydów.
Jedynym filarem poparcia dla rządzącej koalicji zostało antysemickie katolickie Radio Maryja, związane z zakonem, który odrzuca autorytet Watykanu. Radio Maryja słucha 3 miliony ludzi, uruchomiło stację telewizyjną i gazetę. Radio jest blisko powiązane z Ligą Polskich Rodzin. Przeniosło swoje poparcie na Prawo i Sprawiedliwość. Pomimo nalegań niektórych przywódców Kościoła, by ograniczyć nienawiść do Żydów o audycjach tej stacji, polski premier Jarosław Kaczyński, brat bliźniaka prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest stałym gościem Radia Maryja. A antysemickie treści Radia Maryja zawierają brzydkie stereotypy, teorie spiskowe. Twierdzi, że Żydzi byli odpowiedzialni za represje w okresie komunizmu i oskarża Żydów o wykorzystywanie Holokaustu jako podstawę do ich finansowych żądań rekompensaty od Polski. W marcu 2006 komentator Stanisław Michalkiewicz oświadczył na antenie: Żydzi upokarzają Polskę na arenie międzynarodowej, żądając pieniędzy. Takie oświadczenia są zgodne z poglądami ojca Tadeusza Rydzyka, stwierdził na antenie tej stacji, że judaizm jest handlem, a nie religią. Zalecenia. Posłuchajmy zaleceń towarzyszy z Benaj Berich, którą Lech Kaczyński reanimował, rozwiązaną w 1938 roku przez prezydenta Mościckiego. Zalecenie. Jeżeli prawdą jest, jak prezydent Lech Kaczyński zapewniał wielokrotnie, że nie ma miejsca dla rasizmu i antysemityzmu w dzisiejszej... Tu seria zdjęć, jak się Lech Kaczyński kuma na Chanukach w Pałacu Prezydent. W dzisiejszej Polsce to w ramach długoletnich i bezpośrednich działań należy podjąć. Roman Giertych powinien zostać odwołany ze stanowiska ministra edukacji. Lider partii pogrążonej w antysemityzmie i nietolerancji nie może mieć wpływu na politykę edukacyjną i reformę programową w demokratycznym kraju, które jest również jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Andrzej Lepper powinien wydać oświadczenie stanowczo potępiające antysemityzm i zwrócić tytuł doktora honoris causa przyznanego mu przez Uniwersytet Ukraiński. Zarówno Lepper, jak i Giertych powinni deklarować podejmowanie dyscyplinarnych działań w stosunku do członków swych partii, którzy propagują nienawiść lub wzbudzają nienawiść. Zasady polskiej konstytucji i kodeksu karnego dotyczące rasizmu i antysemityzmu powinny być w pełni realizowane. Radio Maryja, konsekwentnie naruszające te przepisy przez nadawanie audycji szerzących nienawiść, powinno być rozliczone w sądzie. Stacja nie powinna otrzymywać funduszy od osób, których rasistowskie i antysemickie działania są sprzeczne z polskim prawem. Polscy przywódcy powinni przestać popierać Radio Maryja. Powinni odmawiać udziału w audycjach do czasu, aż stacja wyraźnie zobowiąże się do zaprzestania mowy nienawiści. Rząd polski powinien odnosić swoje zaangażowanie w propagowanie tolerancji w dziedzinie edukacji, mediów i innych form. Czyli musi, powinien, należy, musi, powinien, należy. Pan każe, sługa musi. Już 21 września premier Jarosław Kaczyński odwołuje Leppera w cytowanym tu wystąpieniu w Sejmie. Miał pewien dyskomfort. Lepper nic jeszcze nie nakradł, a zboże, które niegdyś wysypał na bocznicach kolejowych, pochodziło z nielegalnego importu uderzającego w polskich rolników. Oszczędzę Państwu dalszych fragmentów tego rozdziału. Brawo Panie Pan, szanowny mój przedmówco, ma pomieszane z poplątaniem, uprawia Pan typową propagandę wiadomych sił i wiadomych kręgów. Typowe! Ja pozwolę panu, mam prawo odpowiedzieć na to. Ma pan prawo zniszczyć przeciwnika, który panu nie odpowiada. Nie, mam prawo odpowiedzieć na to, co pan powiedział. Ja w swoim wystąpieniu powiedziałem tylko tyle. Że to, co pan napisał we swoich wcześniejszych książkach, było wielkim, należy do wielkiego dorobku polskiej literatury historycznej. To, co pan natomiast powiedział dzisiaj, jest pana całkowitym zagubieniem oraz
pan dmie w tubę pisowską i tego, co gazeta polska, tak zwana gazeta polska, naprawdę żydowska, mówi na tematy stosunków polsko-rosyjskich. Ja powiedziałem na wstępie, że gazeta polska jest gazetą fartuszkową, która zdeptała w ziemię arcybiskupa Bielgusa. Kultywuje pan chorobliwy kultywuje pan chorobliwą antyrosyjskość. Pan de facto zaprzecza temu, co wcześniej było pana dorobkiem. Tak jest. Można mikrofon? Można mikrofon? Proszę państwa. Proszę państwa, ja jednak mimo wszystko apeluję o jakiś względny spokój, ponieważ no, ta dyskusja nie prowadzi w zasadzie w tej chwili do niczego. Bo zanim przekażę komuś mikrofon, ja chciałbym zaapelować jednak do państwa rozsądku i troszkę poprosić o spokój. O kulturę też, ponieważ może taki przytoczę jeden przykład. Ja ostatnio byłem w Warszawie na pewnym konwencie poświęconym Białorusi, gdzie było zaproszonych kilku oficjeli, tylko z jednej strony. I w momencie, gdy ktokolwiek się odezwał, kto był przeciwko ich zdaniu, ja nie mówię, że to jest analogiczna sytuacja, ale dla przykładu, ktokolwiek się odezwał, kto był przeciwko ich zdaniu, natychmiast cała sala krzyczała, klaskała, gwizdała i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, obojętnie, czy się zgadzamy z kimś tutaj na sali, czy nie, my nie jesteśmy nimi. Nawet jeśli się nie zgadzamy, to po to tutaj organizujemy te dyskusje, bo teraz to już jest dyskusja. Z całym szacunkiem do wielkiego autorytetu pana profesora, którego mamy wielki zaszczyt gościć. Ale jeśli dyskusja... Przepraszam, nie jestem profesorem, tylko nędznym magistrem filologii polskiej. Profesorem jest tylko Bartoszewski. Więc jeśli... Są to tematy, które angażują nas wszystkich tak bardzo emocjonalnie, które są to kwestie drażliwe, to naprawdę proszę państwa, bo ja tu z kolegą, jesteśmy tylko we dwóch, a część z państwa już się podnosi, już najchętniej by podwijało rękawy. Proszę, jeśli mamy kontynuować tę dyskusję, jeśli nawet jesteśmy za czy przeciw, nie ma znaczenia. Dajmy się człowiekowi wypowiedzieć, a potem jeśli uważamy, że mówi kompletne bzdury, zbijmy to argumentami, ale argumentami, a nie krzykiem, nie hałasem, bo to nie prowadzi do niczego. Naprawdę, proszę państwa i zaraz przekażę dalej mikrofon. Ja przestałem panować nad dyskusją, ponieważ zostałem spacyfikowany, prawie tak jak arcybiskup Wielgus. Moje nazwisko jest Andrzej Tyliński, Ruch Narodowy. Panie magistrze, jako zwolennik pańskich idei i pańskich książek chcę w imieniu tutaj nas narodowców przeprosić pana bardzo za ten incydent. Nie będę na ten temat tego incydentu dalej się rozwodził, ale mam do pana pytanie. Mamy w tej chwili scenę polityczną taką, w której jest trochę różnych partii. Dla mnie to są śmieci po prostu. Czy pan przewiduje w niedalekiej przyszłości powstanie jakiegoś ruchu czy partii, która by reprezentowała rzeczywiste narodowe polskie interesy i odgrywała na arenie międzynarodowej odpowiednio do zasobów i możliwości Polski jakąś taką rolę. Druga sprawa. Ja przebywałem w Libii 5 lat. Znam te stosunki. Wiem, domyślam się w tej chwili, kto tam narozrabiał. Libia jest krajem, gdzie jest tylko 3,5 miliona Libijczyków rdzennych, natomiast kolejne 3 miliony to są na ludność przyjezdna. Podejrzewam, że z tych ludności przyjezdnej odpowiednie agencje zrobiły, powiedzmy, agenturę i ta agentura, powiedzmy, zaczęła działać. Rzeczywiście Kaddafi był dyktatorem. Był. To nie ulega wątpliwości. Ale jakie są demokratyczne państwa w rozumieniu liberalizmu tego europejskiego w Afryce? Nie ma takich. Są natomiast i dyktatorzy dobrzy i dyktatorzy źli. Dobrzy to są tacy, którzy służą Żydom światowym, natomiast źli, którzy chcą zachować swoją niepodległość. Panie magistrze, jeszcze jedna sprawa. Były książki Osendowskiego przed wojną. Ja część czytałem, część niestety. Gdzieś się zawieruszyła. Jest taka książka Czerwona Dziewica z Kremlem. Ja nie wiem, czy to jest Osendowskiego. I mam prośbę do pana. Czy pańska oficyna nie mogłaby tych książek wydać? Oprócz tego, co pan pisze oczywiście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zaczynając od ostatniego pytania, niestety nie jestem w stanie, bo jest też cały szereg innych znamienitych i bezcennych książek, które należałoby wydać. Wydanie to jest prosta rzecz. Idzie człowiek sprężystym krokiem do drukarza, zamawia daną książkę czy przedruk i otrzymuje pryzmę książek. Ból głowy powstaje wtedy, kiedy trzeba je sprzedać, czyli odzyskać włożone pieniądze. Koniec tematu. A nie tylko Osendowskiego. Ja mam jeszcze cały szereg innych propozycji, których na pewno nie podejmie. Przecież czytelnicy mnie proszą, żeby wydać drugi tom wspomnień księdza Mlaka z Oświęcimia. Ja z Dachau. Ja to wydałem pierwszy tom. I potem musiałem połowę tego rozdać, bo nikt nie chciał tego kupować. Nawet księża. A to jest książka o martyrologii księża. Ale to na marginesie. Otóż jest tak, że chcąc zniszczyć jakiegoś autora, chociaż w miniaturze społecznej, jaką jest tutaj ta sala, to trzeba zrobić groch z kapustą, przypisać mu rzeczy, które są absolutnym przeciwieństwem tego, o czym pisał. Pan za dużo mówi. I tak to się tutaj stało na tej sali. Rzeczywiście za dużo mówię i wyłączam się. Jest taki papież, święty Pius X, pierwszy Polak na stolicy Piotrowej, jest tak tragicznie przemilczany również przez media katolickie. Czy pan mógłby wyjaśnić, dlaczego? A czy panie i państwo wiedzą, że ja byłem pierwszym autorem, który napisał potężny rozdział o Piusie X, o nazwisku Krawiec. A Krawiec to po włosku Sarto. On został wybrany z polecenia cesarza Franciszka Józefa, kiedy polski kardynał Puzyna Lwowski, jadąc na konklawę, 1903 rok, zapoznał cesarza z tym, że na konklawę szykuje się wybór masona na R. Roncalliego. I cesarz użył swojego wówczas prawa do oprotestowania takiej uchwały i kardynał Puzyna zawiózł to do Rzymu i w ostatniej chwili utrącił tę kandydaturę i został wybrany Sarto. Sarto jest absolutnym wrogiem masonerii, czyli żydomasonerii. Sarto był tradycjonalistą w całym tego słowa znaczeniu i w związku z tym papież Pius X, czyli Sarto, czyli Krawiec, jest absolutnie nie do przyjęcia ani przez hierarchię Kościoła, ani przez jakiekolwiek rządy. Zniknęły wszystkie dokumenty dotyczące jego pochodzenia i tak dalej z Watykanu, ale podobno to była cicha decyzja cesarza, który się przeraził, że utrącił masona i wpadł pod rynnę, bo wybrano Polaka, czyli człowieka z narodu przez niego ujarzmionego. I wszystkie dane o polskości Krawca, Sarto zostały zniszczone albo coś tam. I nie ma praktycznie takich dowodów, ale są przeróżne inne jeszcze enuncjacje. Są ludzie z dalszej rodziny tego Sarto. Ja mam jeszcze archiwum dotyczące szerszego spojrzenia na tę polskość, na jej właśnie polskość. Ale już tego nie ujawniam, ponieważ to wymagałoby osobnej książki. Jego potomkowie mieli nazwisko brzydkie, Moczymorda. No niestety tak, proszę państwa. Taka jest prawda. Wyjechali do
do Ameryki. Jeden z nich umarł w tym, w Chicago. Ale nie w tym rzecz. To był wspaniały polski, jeżeli polski, papież, tradycjonalista, intelektualista. Wydał kilka encyklik wymierzonych przeciwko masonerii i za to jest właśnie znienawidzony. Nic dziwnego, że ruch lefebrystów obrał go sobie za papieża, patrona. Z tym, że ruch lefebrystów po śmierci Lefebvre'a troszkę zmienił kurs w osobie między innymi księdza Stellina. Nie chcę tutaj ujawniać tam szczegółów. Nie ujawniać, tylko mówić to, co wiem. Ale to jest zupełnie uboczny wątek. Bo to by się to zamieniło w plotkarstwo. Mam do pana dwa pytania, Antoni Zeller. W ostatnim, w drugim tomie Lękajcie się, nadmienił pan tam, że papież Jan Paweł odmówił chrztu dwom Żydom. Czy może więcej szczegółów? Czego odmówił? Ochrzczenia dwoje dzieci. To jest powszechnie znana sprawa. Między innymi ten późniejszy rabin Lau. To jest znana sprawa. Ale tutaj znacznie poważniejsze są znaki zapytania nad Janem Pawłem II. Wykwiliłem to w książce Lękajcie się w pierwszym i w drugim tomie. No i tak to jest. A drugie, chciałbym wiedzieć zdanie pana na temat intronizacji Chrystusa na króla Polski. I ten temat. Jest to bardzo rozległy temat, oczywiście. Tutaj ten temat ma implikacje jawnie polityczne. Otóż grupa katolików na czele z księdzem Tadeuszem Pierwsztynem, z byłym posłem tym na L. Flagą i wieloma innymi. Organizują te marsze na rzecz intronizacji Chrystusa Króla. Było w Warszawie, były dwa w Krakowie. Drugi marsz w Krakowie był 8 maja, a więc no, 20 parę dni po zbrodni smoleńskiej. Warszawa, Kraków, Wrocław. Ale teraz ksiądz Pierwsztyn postanowił, że nie będzie w tym roku marszów, tylko zbierają się w Sanktuarium Maryjnym na 3 maja. Otóż jest taki układ. Episkopat Polski i Radio Maryja forsują intronizację serca Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć wulgarnie, a dlaczego nie płuc? Co to znaczy intronizacja serca? To jest oczywiście przenośnia, bo mówi się, on ma dobre serce i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie co innego niż intronizować Chrystusa na króla Polski. Jakie są implikacje intronizacji Chrystusa Polski? Oczywiście wrogowie intronizacji skrajnie wulgaryzują sprawę, że no to co, jak Sejm postanowi, że Polska będzie państwem wyznaniowym, to metropolici będą wojewodów wzywać na dywanik. Zupełne pomieszanie pojęć. Tu chodzi o intronizację Polski w duchu cywilizacji łacińskiej. Dziesięciorga przykazań, etyki, że etyka i dekalog mają rządzić sumieniami i decyzjami, zwłaszcza polityków. O to chodzi, a nie powołanie państwa wyznaniowego, no, coś a la Izrael, Palestyna i tak dalej. Mam tutaj w garści, proszę państwa, celowo przyznam, przywiozę jeden z wielu tomów
największego w Europie historyka filozofii, czyli historiozofa Feliksa Konecznego, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Wydano po wojnie przez wydawnictwo Antyk 13 tomów tego. Cywilizacja żydowska, turańska, bizantyńska i tak dalej. I on to pisze, że państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej to jest państwo sumienia, państwo etyki, państwo dekalogu chrześcijańskiego. I w tym znaczeniu trzeba walczyć o takie państwo. I intronizacja Chrystusa Króla to jest właśnie intronizacja takich ideałów, a nie konkretnie Chrystusa Króla. Tutaj Felix Koneczny zawarł cały szereg bardzo krytycznych uwag pod adresem piłsudyzmu jako totalitaryzmu. Porównał go całkowicie z Hitlerem. Z tym, że Hitler miał większe możliwości niż Piłsudski oczywiście, ale się kumał z nim. I jak Hans Frank nastał na Wawelu, to stale trzymano wartę przy jego grobie. Dlaczego wracam do tego wątku? Otóż moja następna książka to będzie właśnie dwa pogrzeby, jeden wstyd. Pogrzeb Piłsudskiego na Wawelu i powrót Kaczyńskiego, pogrzeb Kaczyńskiego na Wawelu. Dwa wstydy. Jest jeszcze trzeci wstyd, mniejszego gatunku, pochówek tak zwanego Czesława Miłosza, homoseksualisty, na Skałce. To była decyzja konkretnych hierarchów, nie będę ich wymieniał. I ci sami podjęli decyzję o Kaczyńskim. Przecież w trakcie tego pogrzebu stali tam ludzie milcząco z transparentami. Przesada. Zasłużył na Powązki. Ja te zdjęcia będę publikował. Oj takie to jest to moje zakochanie w Kaczyńskich. Odpowiadam pośrednio. I to będzie właśnie ta książka, w której przedstawiam tego zbira Piłsudskiego, który jest rzekomym zbawcą Polski, odnowicielem Polski. Jest taki apologeta Piłsudskiego w naszym dzienniku, Józef Szaniawski, nietykalny, który wydał swego czasu taką broszurę, ona jest cienka, ale jest bardzo niemalże ekskluzywnie wydana, pod tytułem O Polskę i Europę, bitwa warszawska. Nakładem Ministerstwa Obrony Narodowej i Departamentu Wychowania i Promocji Obronności. Ja w tej książce, Katastrofa Smoleńska, napisałem, jak właśnie Jan Paweł II, przemawiając do Polonii Szwajcarskiej, wynosił pod niebiosa Piłsudskiego jako Zbawiciela Polski i Odrodziciela Polski, a nic ani słowem nie wspomniał o Dmowskim. Jędrzej Dmowski, Jędrzej Giertych kilka razy pisał listy do Jana Pawła II z prośbą o audiencję, ale pewien wiadomy sekretarz jego dołował te wszystkie pisma i nic do niego nie dotarło. W związku z tym Jędrzej Giertych wystosował pełen goryczy list do Jana Pawła II i upublicznił ten list. Jest on w tej mojej książce. Otóż tenże Szaniawski ma bardzo mocnego protektora w wynoszeniu pod niebiosa Piłsudskiego, bo cytuję wystąpienie Jana Pawła II z tekstu pod tytułem Pamięć i tożsamość. W rzeczywistości wówczas do tego nie doszło, do podboju Europy. Cud nad Wisłą, zwycięstwo marszałka Piłsudskiego w bitwie z Armią Czerwoną zatrzymało te sowieckie zakusy. A ja w książce pod tytułem Ponura prawda o Piłsudskim tej grubości wykazałem, że ten tchórz dekował się u swojej kochanki w Bobowej,
w dworku Wieniawy Długoszowskiego, że 15 sierpnia o godzinie 18 podawał do chrztu dziecko starosty w Puławach, 110 km od Warszawy. 15, godzina 18, kiedy już Polacy odrzucili o kilkanaście, a może kilkadziesiąt kilometrów Żydobolszewików od Warszawy. I to jest ten zwycięzca, odnowiciel. On w takiej broszurze rok 1920 przyznaje, że kontakt z tylnymi strażami swojego korpusu z Nadwieprza nawiązał dopiero w nocy 17 sierpnia. Ale nikt nie ma prawa powiedzieć przeciwko Piłsudskiemu. Kiedyś, jak z okazji 12 maja, czy śmierci, czy 15 maja, zwycięzca cudu nad Wisłą, oczywiście Szaniawski miał wykład w Radio Maria i tam jakaś słuchaczka powiedziała: no ale przecież Pająk napisał, że on chrzcił dziecko starosty 15 maja 18. Nie będę się do tego ustosunkowywał, powiedział. I taki to był ten Piłsudski. Rozdział pierwszy tej książki, która się ukaże za półtora miesiąca, dotyczy zamachu na prezydenta Narutowicza. Niewiadomski, Eligiusz, profesor rysunku. On napisał w swoim testamencie więziennym, że chciał ukrócić, przerwać robienie judeopolonii przez Piłsudskiego i jego sitwę. Powiedział, że gdyby Piłsudski kandydował na prezydenta, to byłby niechybnie przez niego zastrzelony. A co do wstydu z pochówkiem Lecha Kaczyńskiego, to też tam jest odpowiedni duży rozdział. I też o pochówku tego Miłosza. Jarosław Iwaszkiewicz pisze w drugim tomie swoich pamiętników taki fragment, przytoczę tylko. Kiedy chędożyłem Czesia Miłosza. Koniec cytatu.